Trafiłeś mnie w łeb. Tak? Tak. A teraz? A teraz w butle. W butle! Patrzcie, jedzie, jedzie! Ej, jakim co... Zaraz ja płonie! Ja ogólnie nie żyję. Jak widzisz, moja postać już się trochę nie żyje. O nie, dobra, okej. Okay. Chyba był pomysł, co? Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dziś jest narzeczona Joszelka Kabanosik. Hejka! I dzisiaj, moi drodzy, sprawdzimy sobie kierowca autobusu kontra kierowca taksówki. Zobaczymy, kto będzie lepszym przewoźnikiem, kto zapewni lepsze i większe bezpieczeństwo swoim pasażerom. Dlatego mamy pistoleciki. Na razie Joszelka jest kierowcą autobusu, ja będę kierowcą taksówki, później zamienimy się i zamienimy się, kto kogo będzie ścigał. Także Joszelka jedzie jako kierowca autobusu pierwsza, ja będę musiał cię spróbować zatrzymać. Dobrze. Tak jest. Ale ty jako kierowca taksówki musisz mnie zatrzymać? Jak tak, to? Tak, normalnie, patrz. Ale jako kierowca, a, goń mnie. Mam gdzieś dojechać? Nie, po prostu jedzie. Po prostu jedziesz, masz zapewnić bezpieczeństwo, tylko co jakiś czas skręcać, co podejrzewam. O. Jako, że ja nie umiem skręcać w tej grze, o, to Paweł wymyślił mi trening, czyli autobus. Patrz! Ej, autobus mi płonie, ale ty zdechłeś. Właśnie nie wiem, co się stało. Wybuchła ci butla z gazem w autobus, a ty jedziesz dalej? No. Tylko się trochę palisz. Już nie. Okej, okay, więc tutaj nie wiem, punktacyjnie to musicie, że tak powiem, sami ocenić. No Paweł zdech, ja dopiero później. Więc poczekajcie. No, nie, musisz jeszcze. O, czekaj. Hop, dobra, już jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O nie, to ten wstrętny autobus! Tak, gdzieś jeszcze jakieś były te światła. Te włączały jeszcze jakieś. Tak? Ej, znowu ci. Patrz! Ej, tam z tyłu jest coś ten. Ale czad. Zostaw mnie! Spalę ci ten autobus. Gdzie są inne światła? Pod B, pod L, pod K. Dobra, najpierw ci przybiję oponę, żebyś mogła lepiej jeździć. Ej, bez jaj. Dobra, jedź, płoń! No co no jedź i płoń, aż spłoniesz! Ja nie chcę, ja już wcześniej spłonęłam, to za szybko się dzieje. Pyk, pyk, pyk! Taka sytuacja! Puch, 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 puch! Czekaj, jedź. Nie, 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 nie! Co? Ej, co tu się stało? Natarłam na ciebie. No właśnie, nie ma co to za nacieranie. Dobra, podejście numer 3. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś, dobra. Kawałek dalej. No dobrze, dobrze. Zobaczymy, spróbujemy, czy ja mogę staranować, ale ogólnie autobus jest bardzo niebezpiecznym pojazdem, jak widzicie. Gdzie ale jesteś... daj mi tu wjechać w uliczkę! Co ci wjechać w uliczkę? Nic ci nie... Gdzie ty chcesz wjeżdżać? Ej, auto mi się rozsypuje. Ej, drzwi wypadają. Coś innego ci wypada. Co wiesz? Jest grane? Co z tymi... Patrz, drzwi mi wypadły. Podoba mi się twój samochodzik, powiem ci. A gdzie moje koło? Jedziesz, albo jedź! Gdzie twoje koło? Będzie. Nie mam żadnego pojęcia, gdzieś ci weszło. Patrz. To teraz ja cię rozwalę, patrz. Co to ma być? To jest! Ej, co jest grane? Co się dzieje? Te autobusy to jak John Cena po prostu atakują. Dobra. Dobra, autobus nie sprawdził się jako bezpieczny środek transportu. Taksówkarz dał sobie radę. W szczególności z tą butlą z tyłu, tam w autobusie, bo to oszczędzają chyba na tym. Czekaj, ja tu muszę tylko jedną rzecz ogarnąć. O, proszę bardzo. Dobra, teraz zamiana. Teraz to ja będę gonił taksówkę. No, nie wiem, nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Nie wiesz? Zobaczmy. Ale czekaj. Mam jechać, wiesz, tak z pełną prędkością. No, ja myślę, że tu ograniczenia, autobus ma ograniczenia, ale... prędkości? Panie no dobra, taksówkarz! No. A, i sam się zabiłeś. O nie, ej. Silnik mnie widać. Czekaj, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Jak widzisz, a ty żyjesz jeszcze? Niezbyt. Okej, okay, dobra, właśnie ogólnie pół autobusu znikło. Spoko luz, dobra. Proszę bardzo. Pip, pip. Panie taksiarz! Dobranoc! Ja mam pierwszeństwo, pierwszeństwo. Proszę cię, większy ma pierwszeństwo, każdy to wie. Tak? Tak? To patrz teraz. A, no to sobie popatrzyłeś! Co się stało? Dostałam w łeb. A ty nie masz oponki. Ha! Proszę oponkę cię, opon... zgubiłeś. Sam jesteś... Ej, faktycznie, nie mam koła, ale nie, oponkę spokojnie, mogę... Zgubiłeś. Nie, no bez jej, znowu wich... Nie, ogólnie problem jest z bezpieczeństwem tego autobusu z przodu. Przód kompletnie się rozpada.
A twoje auto to ogólnie, nie wiem czemu, wjechało w beton. No wjechało gdzie mogło. Jedź! Jadę przed siebie. Cześć, i zwiedzę krajobraz. Przeładuję swój ten... Twoją spluwę. No nie, no to nie mogę nazwać spluwą. Co to jest? Co to jest? Czym ty do mnie naparzasz? Halo? Że tak powiem, środek... Nie rzucaj tymi kamieniami. Środek przymusu bezpośredniego. O! Ła, płoń. Ej, podierałaś się. Ty z tyłu masz butle z gazem też. Ale czad. Powiem ci tak. Nie. Co nie? Patrz, pięknie. Tak, dobra, ale ulicami jedziemy, proszę no, bardzo. Ja jestem taki miał był plan. Dobra, trochę nie na ślepo. Trochę na ślepo strzelam teraz. Bo jadę sobie z drugiej perspektywy. Ale z którym pasem ty jedziesz? Ej, no bez jaj, no ja nie mogę taranować o tym autobusem. Co jest grane? Ej, moja postać w ogóle wypadła przez przednią... Znaczy, przez brak w ogóle frontu. Brak frontu. Ja mam jeszcze twoje części na masce, twój lusterko. Czekaj, ja tu z zajezdni tylko pięknie wyjadę, pa, czekaj. Z zajezdni? A, ja. Tu jest zajezdnia autobusowa, faktycznie. Pewnie, że tak. Patrz, i tutaj myk. Fuch! Ła, nie rób tak. Jak nie robić? Nie robić. W jaki sposób nie robić? Nie, moje żółte klotuszko. Ale to nie, no bez jaj. No, nie, dobra, poczekaj. Ja to muszę trochę zrobić tutaj inaczej. Dobra, weź to trochę szybciej jedź tym furą, bo tu masz. No dobrze, ewentualnie mogę jechać trochę szybciej. Trochę szybciej mówisz? Proszę bardzo, ale patrz. To, aha. To sobie pojechałam? Co się stało? Trafiłeś mnie w łeb. Tak? Tak. A teraz? A teraz butle. Patrzcie, jedzie. Ej, jakim co? Zaraz ja płonie. Ja ogólnie nie żyję. Jak widzisz, moja postać już się trochę nie żyje. O nie, dobra, okej. Okay. Chyba był pomysł, co? Ale coś jest nie tak. Dlaczego butle z gazem są w bagażnikach w tych samochodach i autobusach? Widocznie po prostu to są takie butle ratunkowe. No nie, taka totalna butla, no dziwnie. Dziwnie, no mega dziwnie. No i co mi odpadło? Błotnik mi odpadł. Nie mam żadnego pojęcia, szybka. Ale nie mogę tak ten, bo jak przywalę w ciebie, to jest lipa. Sama się zatrzymaj się! Nie, ja nie chcę. Ja nie. O, ale to fajnie teraz wygląda normalnie. Ła, kierowca no i... autobusu, zwany autobusistą. Okej. Okay. Bo ty mnie zabiłeś dwukrotnie. Ja wcale w ogóle nie zasłabłem. W ogóle. Ani trochę. Nie wiem, co się stało, ale nie. O, dobra, okej, okay, wjechałem gdzieś. Dobra, czat, luz. Czat? No i 90% HP nie mam. Proszę cię, chodź tu. Dobra, wjadę ci w przód. Proszę bardzo. Masz za swoje. No ty parówko. Spać! Spać, kierowca! Spać! A ja nie mogę w ciebie nawet trafić. I ty dalej jedziesz. Ja normalnie nie mogę jechać dalej, patrz. Aha. Czyli to jest po prostu ułatwienie dla ciebie. Co jest grane? Dobra, ja proponuję, zamienimy się. Może teraz ty mnie pościgaj trochę. Czekaj, zobaczę. Szukam twojej butli. Ale bez jej, w ogóle ja nie mam przodu i normalnie, patrzcie. Szukam twojej butli. Gdzie masz butlę? Pokaż butlę. Butlę? Ja mam tam butlę. Masz? No tam jest, przecież ja ci rozsadzam tą butlę. Ale ja jej nie mogę znaleźć, pokaż. A, widzisz? Taka sytuacja. Czekaj, przehamuję, taktyczne hamowanie. Taktyczny wsteczny. Ła, to boli. A, pana to. Pokażesz mi butlę, no, okej, okay, dobra, pokaż. Nie. W żadnym wypadku, ja ogólnie przodu nie mam, to jest niesprawiedliwe. Ja jadę w ogóle autobusem, który jest... O, mam butlę. Nie, ale jadę dalej. A nie, czekaj, bo silnika nie mam. Chyba. No w tym momencie, no niezbyt. Dobra, ogólnie ogień trawi trochę ten autobus, ale nie no, przejmuję się tym, bo to jest jak ognista kula. Jestem jak Feniks. Jak Feniks Harry'ego Pottera. Feniks z popiołów się odrodzisz, tak. Spokojnie. Trochę mnie boli. Trochę mnie boli. No dobra, okej, teraz... już o, nie. Wpadłeś. O, masakra, dobra. Respię się, uwaga. Hop. Dobra, kierowca autobusu mam przerąbane. Chcesz się zamieniać? Więc ja uciekam. A, czyli już jadę. Się nie chcesz zamieniać, okej. Jak zamieniać? A, czekaj. Nie. Drzwi! Zamknij drzwi! Zamknij co innego! Ale popchnij, no. Muszę cię popchnąć, przepchnąć pa, cię. Czekaj, muszę, do płota. Dawaj, do płota cię wezmę, patrz. Kurde, koło ci odpadło. A tobie zęby zaraz wypadły, a moje co? Koło też odpadły. Wszystkie! Ej, fajnie, mam turbo. Ale szybko jadę. Jakim cudem? Nie mam żadnego pojęcia, po prostu lżejszy jestem. Mam bez mniej kół. Koła. Ej, nie, bagaż po prostu, bagaż mi powypadały. Dobra. Turu! Dobra, jadę dalej. Jestem najlepszym autobusistą w tym mieście.
Najlepszy autobusista? Ej, tam słyszę, jakieś pociski latają. Pociski? Nie, to tylko szybkie te. Szybkie. Szybkie ptaszki. Co? Jakie ptaszki? Co ty gadasz? To szybkie ptaszki. Ptaszki szybkie, no nie, no coś wymyśliła. Nie słyszałeś nigdy, żeby ptaki tak ćwierkały? Czekaj, kierowca tutaj ma akurat przystanek autobusowy. Dobra. Patrz na to! Czekaj, o ty ty! No. Dobra! Butla! Co byś chciał? Sorry, ale to jest nie fair, ty się teleportowałaś tam. Dobra, nie jedno rozumiem, i drugie spalone, proszę bardzo. No a, prosto w, między oczy? Między łopatki! No, typie! Co między za... łopatki! Co ty tam robisz? Panie, o, panie! Panie! Co pan robi, przepraszam bardzo? Cicho tam! Ej! Zasłabłem znowu! Bez jaj, po prostu! Co się dzieje? Czemu... A to co? Dalej płonie! Ej, co ta moja postać robi? Dobra, zamianka! Ale jaka zamianka? Nie rozumiem. No teraz bierz mnie go nie autobusem, co ty na to? Ale ja nie mam autobusu. No to normalnie nawet dwa wbijasz, no nie? Tam naprawiasz go. Pa! Pyk! Fuuu! Ale że ja mam taksówka, że gonić? Poka, poka! No! No pewka. Ale to najpierw wyciągnij mi wszystkie bagaże, proszę cię. Proszę cię, ja ci wyciągnę, ja ci mogę przyhamować i zaraz normalnie znikniesz. A ty musisz używać pistola, bo jak walniesz we mnie, to wiesz co się dzieje. Więc taktyczne hamowanie po prostu, patrz. No i stało się dużo. Ej, w ogóle nasz tort stał ten autobus przez chwilę, zanim go ten. Szukam tego, taksówkarza w sumie szukam. A, okej. Okay. Dobrze, to szukaj, to szukaj! Halo, pani taksówka! Ogólnie mi się zdechło tam i w ogóle tańczę w ogóle dziwnie. Nie wiem, co chodzi. Dobra, naprawię się tu. Oż! A tu? A możesz tu się naprawić? Dobra, naprawię się tu, proszę bardzo. O, pyk! Tylko nie w butle! No właśnie, gaz jest drogi, gaz jest teraz drogi, nie? Butla ratunkowa! Ja, gościu, normalnie... Co jesteś, gościu? Oho, oho. Chodź tu. Pa, czekaj, ja zrobię taki mały myk. Pa, czekaj, tutaj zrobię tak, pa, do pa. Do dziury wjedziesz? Czekaj, bo ten autobus jakiś szybszy się wydaje chyba. A, będziesz driftował, no nie, jo. Nie, chciałem nie mogę zawrócić w ten sposób, ale lipa. Chodź tu. A, gdzie? Co to miało być? Czekaj, co to miało być w ogóle? Co to? Johna Cena tam wiozłaś, czy co? Tak. No to wychodzi jakby Johna Cena. O, dobra. Cena. Dawaj. Dobra. Ale czemu... Ty, Anu, proszę do mnie nie strzelać. No ja taksówkarz! Ja mam dużą szybkę. Proszę do mnie... za słabo. O, ty parówka. Ej, no co jest grane? Kark mi się złamał znowu. Ty chyba znowu. Też za słabość. Czekaj, bo... O, dobra, musiałem naprawić, bo strasznie lipa jakaś była. A dobra, ty co? Teraz mnie na pewno nie trafisz. O, ej, nie no, te moje pociski tutaj, słuchajcie, w tym deserdzie, to normalnie, to jest jakiś kosmos, nie? Czym? Desert Eagle. To jest worm. Puf. Tak się jeździ na mieście, moi drodzy. U was też na dzielni tak jeżdżą autobusy z taksówkami? Dajcie znać w komentarzu. Pewnie. Tak nie... A, no i to na ślepo strzelałem, patrz. Weź się uspokój i gdzie tam tyłem jedziesz? No bo tak wyszło. Tak taksówkarze jeżdżą? Tak! Pod prąd jeździsz. Na wsteczny. Przynajmniej mogę jechać, tak, dobrze mogę jechać. Co? Co byś chciała, co? Właśnie się zastanawiam. Patrz teraz, fuch, o ty! Zabieram cię ze sobą. No właśnie mnie rozmieliło całkowicie, totalnie mnie zmieniło, nic nie ma. Okej, okay, dobra, ja myślę, że ogólnie rzecz biorąc, to ja cię tu wykończę teraz, patrz, pyk, nie? O, czekaj. Dobra, płoń tam. Sama, co płoń? No, ale daj mi o, patrz, ty parówka. To jest możliwe. Ej, no. Masz tak. Sorry, to było nieuczciwe. Było bardzo uczciwe. To było nieuczciwe. Ja tu robię blokadę taksówkarską, proszę bardzo. Płonę. No dawaj, chodź tu, no dajesz, jedziesz na mnie, czekaj, dawaj, czekaj, no. Czekaj, bo muszę zawrócić.
Czekaj. Wyjąłam swojego gnata. Wyjąłeś swojego gnata? Tego deserta. Zasłabłaś? Ej, czekaj. No i nie rób tak szybko. To, kurczę, takie fajne, fikuśne rzeczy robił ten autobus. A ja tego nie widziałam. Tak. A. to nie zobaczysz. A teraz to on robi... O, fajnie. I proszę bardzo, widzicie? I autobus jest autonomiczny, potrafi sam... jechać. Co? Nie wiem, ale tak byś, nie wiem, sadziła grządki tam. Totalnie, totalnie. Czekaj, bo to drzewo mi przeszkadza. Jakie to drzewo, patrz? Chcesz na pasażera? Nie. Chcę ci zrobić kuku. A ja tobie. To jest niesprawiedliwe, autobus jest cięższy. O, za słabła! Autobus nie jest taki ciężki. Dobrze, jadę stąd. Czym jedziesz? No tym, co zostało. Gdzie tu jest jakiś fotelik? Fotelik? Szukasz fotelika? Ej, co jest tak... No, zabrakło mi kółek. Synchronizacja ogólnie w tej grze, tak ktoś napisał, jest naprawdę super. Zabrakło mi kółeczek. Także ty u mnie jechałeś na przedniej szybie przez chwilę. Bardzo możliwe. Właśnie? Ja jechałam bokiem. Czekaj, czekaj, czekaj. No gdzie tam się czaisz na mnie? Co to ma być? O ty kurde. O! Patrz, jedzie dalej! Autonomiczny autobus! No bo wcisnęłam gaz całkowicie. Okej, okay, no to na koniec odcinka jeszcze dalej, jak to mówią. Tak? Dobra, to czekaj. Co czekaj, na co mam czekać? Nic nie czekam. No, ja stąd jadę. Na koniec odcinka trzeba czekać. No i co, wjeżdżasz w budynek, co? Czekaj, daj mi tą spluwę, daj mi spluwę! Czekaj, dawaj, bo... dawaj ją, dawaj ją! Patrz, dobra, wiesz, co ty robisz? Zabieram cię na koniec Przestań! Odcinka! Przestań! Na koniec odcinka i jeszcze dalej! Wie... No i zostałem zmiażdżony i prosto w bratki wpadłem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos! Pa, pa! Uff.